Przeróbka motocykla to jedno z zadań specjalnych, które urozmaica pracę w garażu Dudy. Jednak pieniądze same się nie zarobią. O interes trzeba dbać. Zakładanie bodykitów to dosyć prosta i całkiem przyjemna sprawa. Przyjemna przede wszystkim dlatego, że to szybki zarobek. W międzyczasie pod warsztat podjechał Maciek, któremu Grzesiek jakiś czas temu sprzedał Lancera Evo i obiecał mu atrakcyjną kasę za jego przeróbki. No cześć. Siema. Wjeżdżaj od razu, jak chcesz dzisiaj wyjechać, to dawaj. Zostaw na luzie. To są dla ciebie nakładeczki. Świetnie. Jak się jeździ? Jeździ się świetnie, tylko słabo wygląda. Mówiłem ci od razu, ale ty mówiłeś, że chcesz oryginał. Jak kupowałeś oryginał, to masz oryginał. To już mi przeszło. Możemy działać. Słuchaj, ja mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję, bo jeżeli zamontujemy te nakładki, tak, zamontujemy mu węgiel na lusterka, ze względu na szerokość osi, tak, ten samochód będzie wyglądał źle. On będzie, wiesz, taki chudy, jego trzeba trochę przypakować. On musi wyglądać tak jak ty, po siłowni, wiesz. Taki trochę nabity, wiesz. Dobra, koncepcja mi się podoba. Super pomysł. Felgi mam dla ciebie markowe, topowe, jakie były montowane do tych samochodów, do specjalnych wersji. Okej. Okay. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Jak już idziemy, węgiel, koła, dystanse, to ten samochód musi też brzmieć. Wydech. Mam wydech, który został mi, markowy wydech, który został mi z rajdówki. Jak budowałem klientowi, zostawił mi go w rozliczeniu. Zaraz sprawdzę, ile on kosztuje. Powiem ci cenę, ale będzie mistrzowska. Jak wszystko. Proszę, o. Przytoczyliśmy tutaj, takie okay. Mam koła dla ciebie. I ja myślę, że jeżeli wezmę te koła w rozliczeniu, czyli traktujemy, że one są bez opon, tak, dopłacisz mi trójkę brutto i są twoje. To suma summarum, ile wyjdzie za wszystko? Słuchaj, masz tak, ustalone masz 3,5 tysiąca brutto za dokładki z węgla, tak masz na mailu, prawda? Tak. Koła doliczamy trójeczkę. Tak. To mamy 6,5. Mhm. I teraz tak, wydech. Pytanie z wydechem. Aha, dystanse, 8 paczek. Tak? Tak, 7300. 7300 i wydech. Wydech kosztuje 7 koła, nowy. Tak. Ten, który ci montuje, tak? Myślę, że jak dopłacisz za niego dwójkę, to jestem w stanie ci go oddać. Czyli 9300 byłoby w sumie. Brutto, tak. 9 równe i mamy to. Dobra, miękko poszło, słuchaj, z mojej strony, ale dobrze zapłaciliśmy za ten samochód. Zdecydowany klient z tego typu zleceniem to czysty biznes dla Grześka. Do kieszeni Dudy trafi zaraz spora gotówka, a przy okazji tego tuningu pozbył się on zalegających w magazynie części. Voilà, kolego. No trochę wolałbym jednak, żeby były różowe te koła. Wiesz co, po tobie widać, żebyś wolał, ale mieliśmy zrobić auto męskie i dodać mu testosteronu, a nie różowe koła, no. No muszę przyznać szczerze, że nie wierzyłem, że takie drobne zmiany mogą spowodować tak diametralną różnicę w looku, ale jestem zadowolony. Jest mistrz. Koła? Fantastyczne. Idealnie się komponują z czerwonymi zaciskami. Układ wydechowy świetny. Całkiem dobrze brzmi, muszę przyznać, i faktycznie nie będzie problemu z badaniem. Ale zobacz, to włókno węglowe, taka bzdura. A jak zmienia samochód, no. A przód jest w ogóle już, wiesz, mistrzem. To auto naprawdę ma dużo więcej testosteronu sobie teraz. Idealne na kryzys wieku średniego. Ale to już? To nie wiem, co? To się pocieszam, że to może dlatego. Nie sądzę, żeby Lancer był kupowany przez kryzys wieku średniego. Raczej wiesz, czerwone auto z koniem, to wiesz, okay. Inne rzeczy, tak.